Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, tym razem z serii Rise of the Tomb Raider na maksymalnym poziomie trudności, jaki jest możliwy, czyli Super Survive Mode, czyli jak, albo jak to woli, Super Twardziel i gra na 100%. Kontynuujemy sobie naszą przygodę właśnie w tej drugiej części znanej serii, odświeżonej wersji Tomb Raider. Podążaj mongolskim szlakiem. Znalazłam jaskinię strzeżoną przez wściekłego niedźwiedzia. W środku dostrzegłam ruiny, ślady mongolskich ruin, coś tam już nie zdążyłem przeczytać. Ogólnie nagrywam odcinek niestety po jednym nagraniu, nie że odcinek po odcinku, tylko że nagrałem ostatnio jeden właśnie, znaczy w czasie nagrywania szczaiłem się, że niestety nie nagrywa mi się dźwięk i musiałem znowu powtarzać nagrywanie, a to oznacza, że będziemy musieli stoczyć walkę jeszcze raz z niedźwiedziem. Pokonaj niedźwiedzia i przeszukaj mongolskie ruiny. A no właśnie, tutaj ogólnie miałem jedną znajdźkę, jeden dokument. Nie wiem, czy ja to wam powinienem wam to przedstawić. Szlak proroka, głosy inwazji, tylko jak ja to znajdę. Łowca w grobowcu. Wyciągnąłem wiele wniosków z rzezi w grobowcu proroka. A no właśnie, i ten w tamtym pierwszym nagraniu, który właśnie jak się szczaiłem, że źle nagrywam, to po prostu znalazłem właśnie ten dokument w tym rejonie, jakim teraz jesteśmy, w którym działamy, czyli Syberyjska Dzicz. I przeczytajcie sobie, jeżeli jesteście zainteresowani, ja już to sobie przeczytałem wcześniej, także zatrzymajcie sobie. Mój mikrofon tak samo już tak dziwnie jest ustawiony momentami, że aż woła o pomstę do nieba. Okej. Dobra, a my jeszcze raz idziemy właśnie stoczyć walkę z tym niedźwiedziem. To był chyba tylko ten jeden dokument, który znalazłem poza nagraniem. Mówię, nagrywam sobie już 20 minut, patrzę, a tu jebut. Nie nagrywa mi się dźwięk, bo oczywiście oddzielnie nagrywam dźwięk, oddzielnie nagrywam nagrania. Żeby ten dźwięk właśnie w Audio City wzmocnić sobie, żebyście mnie lepiej słyszeli. No i właśnie, niestety moja nieuwaga doprowadziła do tego, że muszę nagrywać ten odcinek jeszcze raz. Ale mam nadzieję, że tego niedźwiedzia pokonamy za pierwszym razem, tak samo jak udało mi się to zrobić właśnie w tamtym nagraniu. Tylko gdzie to ja mam iść? O, w którą to stronę? No dobra, to jest w tamtym kierunku. Muszę jeszcze przestawić ten mikrofon, żeby prosto dźwięk szedł do mikrofona, a nie na odwrót. Do mikrofonu, przepraszam. Dobra, gdzie to jest? Właśnie, kręcę się wokół własnej dupy, za przeproszeniem. Gdzieś tutaj jest, ale... Dobra, i tutaj będzie gdzieś zaraz skręt w prawo. A, dobra, już wiem, tutaj trzeba wskoczyć na tą gałąź. Okej, dobra, teraz tu. Dobra, i tu będziemy mieć starcie. W poprzednim odcinku uciekaliśmy przed tym niedźwiedziem, bo nie mieliśmy z nim jakichkolwiek szans. Tutaj musimy z nim stoczyć do walki. Także przygotujmy się. Ja sobie pozbieram te asortymenty tutaj, bo myśliwe, że właśnie przejdę to za pierwszym razem. O, grzybki mi się teraz przydadzą do wytwarzania trujących strzał. Właściwie trujące strzały to jest nasz tutaj główny sposób na pokonanie tego dzikiego zwierza. Szkoda, że nie mogę sobie... Aha, nie mam tego. Nie mam... O, właśnie to potrzebowałem. Ale nie, już mam pełne niestety. Materiału potrzebowałem do wytwarzania tych trujących strzał. Tutaj są jeszcze grzybki, to zbierzmy sobie. Za mało miejsca na walkę. Dobra, musimy go zwabić, słuchajcie. Lepiej go wywabić. Na zewnątrz, tutaj w prawym dolnym rogu mieliśmy przypomnienie o tych zatrutych strzałach, że środkowy przycisk myszy służy do wystrzeliwania strzał. Dobra. Zyskałem trochę czasu. Dobra, jeszcze raz. Dobra, wytłuczmy sobie te strzały. O, dobra, unik. O, nie trafił we mnie. Jest, dobra, udało się.
Tak samo jak poprzednio tamtego w przypadku tamtego nagrania pokonaliśmy go za pierwszym razem. Skóry niedźwiedzia. Użyj skóry niedźwiedzia w obozie bezkotysowym są wyposażeni. Wykonaj specjalne stroje. Ulepsz arsenał. Wybitny plan. Przeszukaj jaskinie, aby znaleźć wejście. Dokładnie. Właśnie z tej skóry właśnie będziemy mieć tam ulepszenia do broni, czy jakieś inne wzmocnienia. Właśnie dlatego też warto w Tomb Raiderze eksplorować bardzo dużo. Na przykład właśnie ukończenie, właśnie mamy jedną skórę. Właśnie ukończenie gry na 100% dużo nam tak samo pomoże jak w przypadku pierwszej części, żeby gra była łatwiejsza, zwłaszcza na tym cięższym poziomie trudności. To jest raczej wskazane. Dobra, zobaczymy co ten nasz niedźwiadek tutaj broni. Tu mamy kolejne grzybki. Wytwórzmy sobie już te zatrute strzały. Okej. Trzeba będzie jeszcze w przyszłości ulepszyć sobie umiejętność, żebyśmy więcej tych strzał nosili. Chwilowo możemy nosić tylko dwie strzały przy sobie. No tutaj mamy kolejną skórę zwierza, które właśnie zostało przez tego niedźwiedzia rozszarpane. Tutaj mamy jeszcze coś. Materiał, bardzo fajnie, przyda się. Tu mamy skrzynię i jakiś dokument. Dobra. Element, pistolet, semi-auto. Jedna z czterech części. Szkoda, że właśnie nie mamy żadnej broni. Części broni. Podważaj wielka skrzyń, aby znaleźć części broni i narzędzia do ulepszeń. Zbierz wszystkie części, aby odblokować je w obozie. Ok, i tam mamy jakiś dokument. Przeczytajmy sobie. Prorok i jego wyznawcy podróżowali pod osłoną nocy szlakiem biegnącym wzdłuż granicy Cesarstwa Wschodniego. Nie wiem, gdzie zmierzają i przypuszczam, że oni także nie, ale wiedzą, że nie zostawimy ich w spokoju, póki herezja nie zostanie zgładzona. Mieszkańcy terenów granicznych udzielają im schronienia. O dziwo, żaden z nich nie powiedział nic pożytecznego. Nawet gdy grożę im gniewem trójcy lub oszczem noża przy gardle, milczą. Giną, nigdy nie zdradzając, co wiedzieli. Prorok ma dziwny wpływ na ludzi. To kolejny powód, dla którego należy go uciszyć. Tropiciel szedł za prorokiem po same granice cesarstwa, na granicy łowca. Okej. Kurczę, powiem wam, że ten mikrofon bardzo mi przeszkadza, muszę zrobić go w przyszłości. O Jezu, w przyszłości tak ustawić, żeby on mi tak nie przeszkadzał, jak mi przeszkadza teraz. Jest dramat. No, może tak, żebym miał jakieś w ogóle ruch ręki, bo nie mam chwilowo. Teraz może być zdecydowanie lepiej. Dobra, tutaj chyba musimy, bo tutaj już nic więcej nie ma. Sprawdźmy sobie na mapie, też nic nie pokazuje. 84 ukończyliśmy mapy Syberyjska Dzicz. Brakuje nam chyba dwóch tych artefaktów i jednego dokumentu, ale chyba to wiem, gdzie jest. Ale musimy się tutaj, słuchajcie, wracać już w dalszej części gry, bo na przykład nie mamy określonego ekwipunku, żeby się dostać do niektórych znajdziek. Także jeszcze się do nich wrócimy. Przejdzie na to czas. Dobra, gra nam sugeruje, żebyśmy rozwalili tą ścianę. Zróbmy tak więc. Okej, idziemy w takim razie dalej. Wybitny plan. Jaskinia lodowa. Podążaj szlakiem mongolskim i szukaj śladów zaginionego miasta. Ciekawe to brzmi. Dobra, musimy się wspiąć tam. Ło! To nie było za fajne. No i typowo wyjebałem się na plecy. Niech to. Niestety, ogólnie możemy się tam wrócić. Zobaczymy, co tutaj jest. Znaczy, nie wiem, czy się tam, gdzie akurat byłem, mogę wrócić. O, dobrze, że się wróciłem, bo mamy kolejny dokument. Prorok przekroczył granicę cesarstwa i zmierza na północ. Jestem na nieznanym terytorium. Rozkazy trójcy były jasne. Mam ścigać fałszywego proroka i jego sprzymierzeńców aż do końca świata i zgładzić jego herezję. Sądziłem, że dopadnę go wiele miesięcy temu, jednak wciąż mi umyka. Zmierzam przez ziemię Hazarów i góry Kaos. Kaos, dobrze przeczytałem. Tutaj nade mną ma przewagę. Zanim wiele języków znam. Wiele języków Imperium, ale poza jego granicami często mogę porozumiewać się za pomocą miecza. Wygląda na to, że prorok mówi w każdym języku, zupełnie jakby urodził się z nimi. Północne przejście łowca. W pogoni za prorokiem tropiciel wkroczył na nieznane ziemię. Okej.
cały czas właśnie zbieramy właśnie dokumenty tego całego łowcy, który został wybrany przez trójcę, żeby zgładzić proroka. Ale widać, ten prorok mu zawsze uciekał. Dobra, tam jeszcze się mogę spiąć. Ciekawe, czy tam będzie jakaś znajdźka. W ogóle mapa nic nie pokazuje. Zobaczmy więc, co tam na nas czeka. Nie wiem, czy ja się tutaj po prostu wróciłem, czy jak. Sebelejska dzisz. Dobra, wróciliśmy się, także raczej musimy iść do przodu. Jestem ciekawy, czy tam coś znajdę, raczej nie. Dobra, ładnie, dobra, idziemy dalej w takim razie. Na mapie nic nie, mapa nic nie pokazuje, także musimy być na baczności, jeżeli chodzi też o znajdźki. Bo też trzeba zbierać. Cholera, będzie zimno. No niestety, cały czas jest zimno. A, bo trzeba przepłynąć, to będzie jeszcze gorzej. Skuteczna nauka, plus 30 punktów doświadczenia. Od strzały. Widać tu rękę mongolskiego rzemieślnika. To była gwiżdżąca strzała. Mongolscy łucznicy używali ich, by wystraszyć i zdezorientować wrogów, strzelając nad ich głowami. Ciekawe. Kościelny grot. Mongolska inwazja. Mongolski nam się przykoksił trochę, ale i tak jest chyba na najmniejszym poziomie chwilowo. Dobra, no nic, będziemy musieli przepłynąć teraz. Przytrzymaj prawy przycisk myszy, aby zanurkować. Zanurkuj, aby ominąć przeszkody lub uniknąć wykrycia. Prawy przycisk myszy, możesz? Dobra, spróbujemy w takim razie. Puść prawy przycisk myszy, aby wrócić na powierzchnię. Shift, aby płynąć szybciej. Potrzebuję drewna na opał. Przytrzymaj E, aby używać drewna na opał i obozować. Dobra, tutaj mamy chyba jakieś obozowisko. Tutaj trochę zdobyliśmy jakąś sztabę. Chyba złota, z tego co wiem, zdobyliśmy. Muszę sobie przypomnieć. Tutaj są egzotyka jakieś. Czekajcie, co to było? Magnezyt. Boże, przepraszam, ale z tym czytaniem mnie czasami jest kłopot. Łatwopalny minerał będący składnikiem urządzeń wybuchowych i pocisków zapalających. Można go znaleźć w kopalniach lub pozyskać w podziemnych żył rudy. Okej. Okay. A nie, tutaj mogę rozpalić ognisko raczej, bo już mieliśmy, zebraliśmy po drodze już te elementy drewna. Okej. Okay. I tutaj nam się gra zapisze, bardzo fajnie. Tutaj mamy dostępne ulepszenie, tym razem do kołczanu. Dostępne ulepszenie. Zobaczmy, co tam jeszcze gra nam zaproponuje do ulepszenia. Owinięta rękojeść lub krawędź jak brzytwa. Szlifowana krawędź pozwala włożyć ostrze głębiej, zwiększając siłę wyważającą i przyspieszając wyważanie. Lub... A nie, dobra, tylko to mogę sobie odblokować. To jest nowa, bo to już odblokowaliśmy sobie wcześniej. We wzmocnienie. Dobra, weźmy sobie. Nowe ulepszenie wykonane. Bardzo fajnie. Poza tym nic nie ma. Jeżeli chodzi o... Bo to mamy też przy ogniskach szybką podróż i możemy się transportować pomiędzy ogniskami w te lokacje, które byliśmy wcześniej. Ale niestety to nie widzę żadnego sensu, bo nie widzę żadnych znajdziek. Ogólnie tak samo... Tutaj macie napisane właśnie przy danej mapie, ile ukończyliście dany procent na danym regionie. W tym nowym właśnie 11%, ale to nie dziwne, bo akurat tutaj dopiero co wkroczyliśmy. Dobra, strzałkami się, syberyjska strzałkami się tutaj kieruje pomiędzy tymi mapami. Syberyjska dzicz 84. No i to przejście, szczyt góry, ukończono 100%. Dobra, tutaj już więcej nic nie zrobimy. Także kierujemy się dalej. Ciekawe, gdzie nas gra zaprowadzi. Tutaj sobie musimy przeskoczyć. Czy tam na dole coś jest? Opcjonalny grobowiec wyzwania w pobliżu. Okej. Ale ciekawe. No tam coś jeszcze jest.
Także weźmy sobie tutaj. Chyba będą monety. O, jeden punkt umiejętności. Bardzo fajnie. Ja sobie też muszę przypomnieć, skąd ja przypłynąłem. Czy ja przypłynąłem z... stąd chyba. Dokładnie. Czyli mogę iść chyba górą albo dołem. To sobie zaraz sprawdzimy, tylko sobie zaraz ulepszymy coś jeszcze. Bo mamy jeden punkt umiejętności do zdysponowania. Może coś stwardziela. Szybkie wytwarzanie przedmiotów, może nie. Radość w walce, zwartość w walce, zwiększa liczbę pedy za zabicie lub ogłoszenie wroga przy użyciu przedmiotów własnej roboty. Bomby zapalające, na razie nie mam nic ciekawego do wyboru. Instynkt łowcy. Zwiększa świeca w trybie instynktu przetrwania. Okej, kontrola oddechu, żelazna skóra, znacznie zmniejsza obrażenia od wybuchu i ognia. Skuteczna zabójca. Ciała wrogów zabitej funkcji zostaną automatycznie przeszukane. Wiecie co, może tu sobie to odblokujemy. Żelazna skóra. Przyda się. No nic, to by było na tyle. Dobra, bo mi się wydaje, bo ogólnie musimy iść górą, ale mi się wydaje, że ten grobowiec opcjonalny, gdzie nam gra sugerowała, jest chyba tutaj pod... A nie, dobra. Moje podejrzenia zostały przez chwilę właśnie rozwiane, bo na dole nie da rady przepłynąć z jakiś kamer. Także idziemy dalej. Opcjonalny grobowiec wyzwania w pobliżu, znajdź wejście. Zgaduję, że sama gra nas przeprowadzi przez ten grobowiec. Dobra. Wow, fajnie to wygląda. Galera wojenna. Skąd diabła się tu wzięła? Chyba przyjechała na czerwonym świetle, dlatego. Dobra, idziemy dalej. Co tutaj mamy? Dobra, ten grobowiec chyba jest tutaj. Ja go, my go chyba musimy przejść obowiązkowo, żeby się stąd wydostać. Tak mi się wydaje, z tego co pamiętam. Ale to nie jest sprawdzona informacja. Mongolskie przechodzili tędy. Zaginione miasto musi być blisko. Grobowiec wyzwania. Rozwijając starożytne tajemnice, aby otrzymać cenne nagrody. Rozwiązuj, przepraszam, nie rozwijając. Tam coś jest. Dobra, przejdźmy sobie tutaj. A, dobra, tu jest. Także jest jednak opcjonalny, bo musimy iść chyba tam, gra nam pokazuje, a grobowiec jest tutaj. Oczywiście statek lodowy, opcjonalny grobowiec wyzwania. Oczywiście epicko to wygląda, zajebista grafa. Super sprawa. Dobra, musimy przejść tam. Zróbmy to tak więc właśnie. Tutaj mamy jakiś dokumencik lub grzybki. Grzybki sobie najpierw zbierzemy. Co jest oczywiście dosyć dziwne, ale dobra. Nasz statek Maria Adula jest unieruchomiony. Lód się załamał i pękła stępka. Nieważne. Miałem wprawdzie nadzieję, że uda mi się użyć działa w walce z fałszywym prorokiem, ale dalej pójdziemy pieszo. Jest ze mną 6 najlepszych żołnierzy z Zakonu Trójcy. Kiedy marynarze umierali z głodu, my gromadziliśmy żywność i zapasy. Jeszcze tego nie wiedzą, ale oddadzą życie za sprawę. Razem z moimi ludźmi znajdę drogę do tych lodowych jaskiń i ruszymy dalej, pieszo. Zanim skrył się pod lodem, z południa usłyszę muzykę. Tam będzie nasz pierwszy przystanek, ale najpierw muszę odpocząć. Mróz przeniknął mnie aż do kości i czuję senność. Zasnę tylko na chwilę. Mi się wydaje, że już to wtedy ta... informacja to już jest właśnie wiadomość o kresu właśnie tego całego, tej jednostki Trójcy, że tak się wyrażę. Bo chyba jak zasnął, to chyba już zginął, już się nie obudził. Rycerz Zakonu Trójcy ściga proroka, nie zważając na przeszkody. Niemożliwa pogoń, jaskinia lodowcowa. No niemożliwa, niemożliwa niestety. Dobra, tutaj coś muszę wykombinować. Tylko co, tu będzie jakaś zagadka, znając życie. Jak to w Tomb Raiderze zawsze bywa. Muszę jakoś skruszyć ten lód.
tutaj coś mamy. Jedna moneta i jedno piórko. Tylko jak to zrobić, żeby skruszyć ten lód? Możemy sobie przejść na górę. Chyba nawet wiem, o co chodzi. Tam coś jest. Czekajcie chwilę. Sobie zaskoczę. A, to była chyba ścianka do spinaczki, dobra. Także wracajmy do naszej zagadki. Mi się wydaje, że tam trzeba skoczyć właśnie na tamtą skałę, żeby rozbić ten lód. Ale to zaraz zobaczymy. Dobra, przejdźmy sobie tutaj. Dobra. Okej, dobrze myślałem. Chyba tylko, żeby teraz nie spaść. Udało się. Okej, udało się w miarę. No tak, czy tamta skała, tam coś było? Nie, ani nie można się wspiąć, ani nic. Chyba, że jeszcze to sprawdzę na wszelki wypadek. Ja, myślałem, że zginę. Mały włos. Chyba uda mi się wspiąć po tych wiosłach. Po wiosłach, mówisz. A dobra, ja to zrobiłem przed chwilą dokładnie, to chyba teraz nie muszę. Teraz wystarczy, że tutaj się wespniemy. Tak, dokładnie, tak musieliśmy zrobić. Dobra, przejdziemy sobie tutaj, teraz na górę. Dobra, teraz gdzie? Pojemnik. Na pewno da się go jakoś poruszyć. Okej, teraz tutaj. Nie udało mi się niestety przeskoczyć. Także musimy powtórzyć sekwencję. Ciekawe, co tam dalej trzeba zrobić. Nie wiem, czy ja mam skoczyć na tamtą skałę, czy jak. Dobra, jeszcze raz sobie powtórzmy to. Spróbuję jeszcze raz doskoczyć, ale nie wiem, czy na tym to polega. Dobra, dalej już nie mogę przejść. Dobra, spróbujemy. Nie. Na tym to nic nie zrobię. Tym faktem. Muszę coś innego wykombinować. Tylko co? Bo może zeskoczę stąd. Co tam trzeba zrobić? Na pewno muszę wspiąć się tutaj, bo po co bym rozwalał tą ścianę wcześniej z lodu. Ale tutaj muszę chwilę, słuchajcie, pomyśleć. Czy ja mam wskoczyć na tamto? A widzicie, tutaj mamy kołowrotek. Musimy go poruszyć. Chyba strzałkami w lewo przekręcić, żeby on się obniżył. I teraz chyba będzie możliwość skoczenia na to. On, stanąć życie, będzie jeszcze przez moment szedł, piął do góry. No właśnie, mamy określony czas, żeby się tam do niego dostać. Dokładnie. Był taki timing. Musieliśmy w określonym czasie to zrobić. Teraz muszę się dowiedzieć, co tam jest. No widzicie. O, teraz odkryłem, jak mam się po prostu spuszczać, po prostu jak wiszę albo coś na jakimiś wyrwami, albo jakimiś wysokościami. Po prostu muszę nacisnąć przycisk, który odpowiada za unik. Wtedy puszczacie się jakiejś trzymanej, jakiegoś trzymanego właśnie wyrwu. Dobra. Oj, zleciał. Dobra, teraz idziemy na prawo. Życie teraz do góry. Tutaj nic nie ma. Dobra, udało nam się chyba rozwiązać pierwszy grobowiec. Jest. Ciekawe. Dlaczego mieli ze sobą tyle kosztowności? Zajebiście to wygląda normalnie. Robi wrażenie na mnie ta grafa. Tutaj warto naprawdę te wszystkie grobowce eksplorować.
naprawdę będzie wam później nawet łatwiej, bo zdobędziecie dodatkowe punkty doświadczenia, a później po prostu będziecie mogli sobie odblokować nowe umiejętności, które pomogą wam w walce. Tu mamy strzały, przydadzą się, wszystkie zebraliśmy. Plus 4, tamtą drogą sobie będziemy już wracać z powrotem. Mamy mapę skarbów, też się przyda. Widzicie, jak nam bardzo pomogło właśnie odkrycie tego grobowca, zaktualizowano mapę. Tutaj mamy jeden dokument i jeden artefakt po drodze, także wzór. Co tu mamy? Gotowe. Gotowe. Umrzemy tu przez Carebdusa i szaleństwo zakonu trójcy. Mój statek już nigdy nie wypłynie na żadne wody. Zimą zapuściliśmy się za daleko za zalodowaciałe morze. Mieliśmy zawrócić, ale Carebdus nie chciał zostawić tego zaginionego proroka. Carebdus to chyba ten dowódca, całego, którego czytaliśmy wcześniej, te całe dokumenty. Razem ze swoimi bezwzględnymi ludźmi przejął kontrolę nad statkiem. Wpłynął nim na płciznę, aż w końcu nie mogliśmy już płynąć dalej. Wtedy kazał mojej załodze skonstruować połozy i zmusił nas do holowania statku po lądzie. Jakikolwiek sprzeciw oznaczał dla nas śmierć i ekskomunikę. Tak samo, no widzicie, jak działała trójca. Ale i tak czekałem na śmierć. Zadbam o to, by zginął tu razem z nami. Zawsze mam przy sobie trochę trucizny na wypadek, gdyby statek wpadł w niepowołane ręce. Teraz znajdę dla niej inne zastosowanie. Okej. Okay. Kapitan pradawnego statku przygotowuje swoją zemstę. Zemsta kapitana, jaskinia lodowcowa. Kto wie, czy czasami tej zemsty nie wykona wtedy, kiedy tamten zasnął. To mogło być dosyć logiczne i sensowne. Tutaj co jeszcze mamy? Dodatkowe punkty doświadczenia, fajnie. No i serce grobowca. Pozostało nam tylko. Fajnie to w ogóle jest umiejscowione, fajnie skonstruowane są te miejsca. Jakieś pisma dodatkowe. W tej księdze wyszczególniono techniki łucznicze wrogów Cesarstwa Bizantyjskiego. Pradawne umiejętności, nowa umiejętność opanowana. Pradawne umiejętności, pozwala szybko wystrzeliwać dwie strzały bez potrzeby wyciągnięcia strzały z kołczanu. Aby szybko wystrzelić jedną strzałę po drugiej, naciśnij krótko i puść lewy przycisk myszy po wystrzeleniu pierwszej strzały. Tak właśnie, to jest właśnie nowość w Rise of the Tomb Raider, czyli w drugiej części. W poprzedniej części właśnie grobowiec ukończono, statek lodowy. W poprzedniej części jak plądrowaliśmy te grobowce, odblokowywały nam się jakieś dodatkowe punkty doświadczenia, z tego co pamiętam. Tutaj nie tylko dostajemy jakieś punkty umiejętności, ale też jakieś, znaczy nie dostajemy jakieś tam nie tylko punkty umiejętności, ale jakieś nowe umiejętności od razu opanowujemy właśnie w czasie zdobycia danego grobowca i to jest właśnie fajne. Dlatego warto właśnie te grobowce plądrować, bo wtedy gra się robi, jak mówię, łatwiejsza. Jaskinia lodowa. Dobra. Grobowiec splądrowany, także idziemy tam teraz, gdzie nam gra wskazuje. Czyli dokładnie tutaj, ale jest tutaj dokument, właśnie bym go pominął. Znaczy artefakt, nie dokument. Bizantyjski medalion. Pięknie emaliowany. Okej, ale mogę go zbadać. Chyba po drugiej stronie. Ten wizerunek został zniszczony. Zdaje się, że przedstawiał proroka. Możliwe. Musieli kryć się ze swoją wiarą. Kolejne nawiązanie do religii katolickiej. Zwróćcie uwagę, jak wygląda ten prorok. Kogoś przypomina, nie? Okej. Dobra, idziemy dalej. Tutaj już po tej ściance możemy się wspinać, no spokojnie. Dobra, tutaj idziemy dalej. Cały czas patrzmy na mapę, żebyśmy nic nie pominęli. Ja sobie już widzę kolejny dokument, sobie go oznaczę. Dobra, musimy przeskoczyć. Fajnie, tu mamy kolejne monety. Aż dwie. One się później przydadzą, także warto zbierać. Dobra, tutaj musimy zanurkować. Czyli prawy przycisk myszy i ogień. Płynąć szybciej, dobra.
Dobra, wynurzmy się. Nie mogę. O mały włos. Abym zginął, było wszystko szlak trafił. O mały włos, to było niebezpieczne. A wiecie, gdzie nas by wywaliło? Jakbyśmy się w miarę nie wynurzyli. O, no właśnie. Przekroczył ziemię Rusów. Nie mogę oprzeć się uczuciu, że szydzi ze mnie. Czeka, aż będę jeden dzień jazdy od niego, a następnie rusza dalej. Nie wrócę do domu na ziemię, jak oczekiwałem. Zatrzymam się w małej wiosce nad leśnym jeziorem zwanym Schwelldrowser. Prorok przemówił tu i teraz mieszkańcy obmawiają mu schronienia. Spałem na brzegu jeziora, gdzie młody człowiek, dzierżący prymitywną ikonę proroka, próbował zabić mnie we śnie. Zrobiłem z niego przykład. Teraz ludzie patrzą na mnie wielkim wilkiem i plują, gdy przechodzę obok. Muszę wkrótce wyruszać. Jego choroba rozprzestrzenia się. O, jednak nie zginął ten cały łowca. Myślałem. Tropiciel napotkał opór ze strony ludzi, do których przemówił prorok. Okej. Okay. Dobra, niestety musimy znowu zanurkować. Albo i nie. Nie musimy, bo nie mam tu żadnych dokumentów. Ukończono 83%. Czego mi brakuje artefaktu jeszcze jednego? A to ciekawe. Ciekawe, gdzie jest ten artefakt. No nic, dobra, idziemy dalej. Najwyżej sobie zapiszemy, później może tutaj wrócimy. No wie, czy czasami właśnie już nie wychodzimy z tej jaskini. Tak jest. Kompleks radziecki. To jest jedna z największych lokacji, słuchajcie. No, znamy tą osobę już wcześniej. Nie jestem waszym wrogiem. To się jeszcze okaże. Zabiłaś tamtych ludzi. Zabiłam ich, żeby przeżyć. Mam wrażenie, że ty podobnie. Od jak dawna tu są? Najwyżej od kilku dni. Intruzi uwięzili wielu naszych ludzi. Powinnaś stąd odejść, zanim będzie za późno. Nie mogę. Szukam tu czegoś ważnego. Oni też. Jeśli jeszcze raz cię tu spotkam, skończysz ze strzałą wbitą w gardło. Jesteśmy po tej samej stronie. Mam nadzieję, że ci to udowodnię. Czy ja wiem? Oho. Co tam się dzieje? Zniknęła. Pojawiasz się i znikasz, i znikasz, i znikasz. Ciekawe, co to był za wybuch. W szeregach wroga. Zamieszkujący te tereny wyglądają, jakby byli tu od bardzo dawna. Żyjąc w izolacji przez całe dziesiątki, a może nawet setki lat. Zwróciłam uwagę na elementy jej stroju. Drobne ozdoby, które nie zdziwiłyby nikogo w cesarstwie bizantyjskim. Czy to możliwe, że to potomkowie ludu proroka? Ciekawe, czy wiedzą coś o zaginionym mieście albo o boskim źródle. Trójca na pewno zrobi wszystko, żeby się tego dowiedzieć. Obawiam się, że tym ludziom grozi wielkie niebezpieczeństwo. Oby stare powiedzenie o wrogu mojego wroga było nadal aktualne. Okej, tu mieliśmy drobne wprowadzenie Lary o tej sytuacji. Podsumowanie obszaru. Matko kochana, to jest jedna z większych lokacji w grze. Widzieliście, ile tego tu wszystkiego było. Ja pamiętam, nie ukończyłem tej gry na 100%, bo mi tutaj czegoś brakowało i tak się wkurwiałem. I słuchajcie, miałem 99% i nie, uwierzcie mi, nie mogłem znaleźć tego, czego mi brakowało. Także spróbuję tego będę nie popełnić tym razem. Dobra, tutaj będziemy kończyć odcinek, tu się coś świeci. Okej, znajdźka. Okej, mam pierwszą znajdźkę na tym terenie. Ale tak, ja bym się wrócił do poprzedniej lokacji, bo mi brakuje jednego artefaktu. Już gra mi się zapisała, także... Na spokojnie mogę zaryzykować to przepłynięcie tej lokacji. Bo się wydaje, że coś tu pominąłem. Już do kompleksu radzieckiego wkroczymy już później. Tylko, że tak, mi się wydaje, że jak przepłynąłem, tutaj miałem dwie drogi.
Zaraz spróbujemy. Że naprawdę tutaj ryzykuję, ale gra mi się zapisała, jak mówię, także. Dobra, udało się. Hał, aby się uleczyć. Dałbym głowę. No brakuje jak W jednego artefaktu. Ale gdzie może być ten artefakt? Jest. Haha. Widzicie. Czyli ja niepotrzebnie tutaj przepłynąłem. No, a tu miałem informację, że F, jeżeli naciśniemy na klawiaturze, to Lara nam się uleczy. Mogę wam to zademonstrować, ale może lepiej nie, bo stracę sobie tkaniny, a to jest dosyć rzadka. Rzadki asortyment na samym początku gry. A może zaprocentuję wam, czemu by nie. Przytrzymujecie. I tak mam tej tkaniny dosyć dużo. Dobra, jeszcze raz musimy przepłynąć. No, prawy przycisk myszy, no dawaj. I teraz na speedzie. Dobra, udało się. Bez jakichś tam problemów. I musimy, słuchajcie, wykorzystać szybką podróż w obozie. Bo tamten artefakt jest, słuchajcie, przy pierwszym obozie, którym wkroczyliśmy właśnie na to przejście pomiędzy syberyjską dziczą a kompleksem radzieckim. Także tutaj chyba w większości obozach mamy właśnie szybką podróż. To jest właśnie fajne. Zwłaszcza, że na tą ilość znajdzie, które tutaj mamy, jest naprawdę dwa razy więcej niż w pierwszej części gry. Dobra, przenieśmy się do tego obozu, gdzie brakuje nam tej jednej znajdźki. Ale dziwne, czemu tu jest napisane 12% tylko gry ukończono. Dobra, zobaczymy. Jedynym minusem, jakim tutaj mogę zasugerować tej grze, ale i tylko jedynym, to jest właśnie długie wczytywanie. Zwróćcie uwagę, ile to się wczytuje. Przeszukanie kompleksu. Dotarłam do starego radzieckiego kompleksu, ale trójca była tu przede mną. Zamieszkujący po bliskie oczywiście jak zwykle nie zdążyłem. Jaskinia lodowa. I tu jest ten artefakt. Nie, teraz mi pokazywało 87%. Nie wiem czemu 12 w pewnym momencie. Dobra, gdzie to nie jest ten artefakt? No jest w ogóle w drugą stronę. Żeby było zabawniej. Dobra, musimy szybciej płynąć. A, i tu jest to rozwidlenie. Wiedziałem, że coś z tym rozwidleniem jest nie tak. O, no właśnie. Był trochę skitrany. Części do broni. Kolejne punkty doświadczenia zdobyliśmy. Swego rodzaju paszport. Pejsa? Jej posiadacz był przedstawicielem władzy Cesarstwa Mongolskiego. Okej. Napis głosi: mocą nadaną przez wiekuiste niebiosa, z rozkazu imperatora, ci, którzy nie okażą szacunku, dopuszczą się obrazy. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Mongolskie nam skoczył, plus 15. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, teraz przypomnijmy znowu. Dokładnie, nie powinniśmy mieć problemu. Dobra, dokładnie. Dobra, ja sobie na tym, przy tym ognisku zapiszę i tutaj sobie zakończę grę. Dobra, w następnym odcinku ruszymy już na jedną z większych lokacji w grze, czyli kompleks radziecki. Tutaj już nie będę robił, już 38 minut odcinka, już też konkretnie dużo. Także mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej serii, jakże inne hardkorowe serii na moim kanale. Marek Umbra Gry na maksymalnej poziomie trudności. Trzymajcie się, na razie.